Siema. Witam w kolejnym odcinku z serii Dying Light 2. Zaczynam w takim momencie, bo się zapomniałem, przyszedłem do Rybiego Oka i od razu odpaliłem misję główną, ale tak naprawdę Frank jeszcze nic nie powiedział poza tym, że powiedział Aiden. Także zapraszam do oglądania. Frank, jeśli idziesz do twierdzy, to ja idę z tobą. Młody, przestań. Usiądź i posłuchaj mnie. Ocaliłeś wielu ludzi. Gdyby nie ty, nie zdołałbym nikogo ostrzec, ale nie powinieneś brać w tym udziału. To nie chodzi o Waltza. Stawka jest zbyt wysoka. Co masz na myśli? Słuchaj, powiem ci, ale to musi zostać między nami, jasne? Po prostu mów. Będzie więcej ataków, Aiden. Williams mówi, że większość Central Loop zostanie zniszczona, rozumiesz? To ma być groźba? Czy kłamstwo? Nie dowiemy się, dopóki z nim nie pogadamy. A jeśli to pułapka? Aiden, posłuchaj. Na początku pandemii Villador było jednym z 20 miast odizolowanych przez Gierę. No. Wiesz, ile z nich zdołało dotąd przetrwać? Żadne. Poza naszym. Zbombardowano je, kiedy wirus wymknął się spod kontroli. Villador ocalono, bo ktoś przerwał naloty. Sądzę, że to był Williams. Nie ufam rzeźnikowi ani Waltzowi, Frank. Chcę iść z tobą. Jeśli coś pójdzie źle, przyda ci się wsparcie. Okej. Okay. Wiem, że cię nie powstrzymam. No nie. Pójdziesz z nami, ale masz robić, co ci mówię. Zrozumiałeś? Aiden! Znowu mnie odjebało. Co się dzieje? Nie za bardzo czuję, o co chodzi. Ej, nic ci nie jest? Nie. A, przeżyję. Napij się. Na pewno wszystko gra? Mam nadzieję. Jest okej. Będzie okej. Nie wiedzą? O następnym ataku? Nie, nie wiedzą. Zamierzasz im powiedzieć? Jeśli dogadamy się z pułkownikiem, nie będę musiał. A jeśli nie? To jutro już będzie po nas. Tak czy siak zasłużyli na imprezę. Chodźmy po Juana. On też świętuje. Gdzie Matt? Jest już? Czy modnie się spóźni? Jest na górze. Czeka. To chodźmy. Aiden, stary. Fajnie, że żyjesz. Ty też, Nikolas. Stary, gdyby nie ty, byłoby już po mnie.
W sumie to wszyscy bylibyśmy martwi. Na razie, amigo. Palec Franka to jest przystojniak. Szkoda, że z niego jest taki ochlajdus. Ej, Matt, wszystko w porządku? Zjebany pomysł. Co jeśli to zasadzka? Musimy zaatakować skurwysyna, zanim spali miasto do gołej ziemi. I dlatego mamy przejebane. Ten pojeb pogorszy już i tak złą sytuację. Dosyć! Williams mówi, że rakiet jest więcej. Skoro to wie, może umie je powstrzymać. Ponieważ wspaniałomyślnie zgodził się z nami pogadać, ładnie się wszyscy ubierzemy i grzecznie udamy się na jego małą wysepkę. Ruszaj dupę, Matt! Tylko jeśli mu dokopię. Idziemy na rzeź. Idziemy na rzeź. Dzień dobry, Aiden. Nie sądziłem, że to takie trudne. Przy winogronach zawsze zjechał. Też. No tak, padam. Kurde, nie masz. Tego. Ty nic nie przebije, słodziaku. Ejo. Będę tu czekał, gdybyś czegoś jeszcze potrzebował. Hej, Aiden. Tam? Nie idziesz? Trochę sporo się ich tam kręci. Dam sobie rękę uciąć, że Matt to zjebie. Gwaran kurwa tuje. Masz plan B? Ja zawsze coś mam plan B. A jeśli on coś wymyśli? Nie martw się tak. A co mam do roboty? Frank! Kurwa, wiedziałem! Właśnie na wiarka się przebałaga! Nie przepadamy za intruzami! No więcej, nie jeszcze! Nachyl się, dupku! Ślaki! Przygotuj się, że się wytrzymali! Zamierzam walczyć, tylko ci tak umierza. Teraz ci pokażę, że to nie psa. Nie zdołasz mi łapać! Nóżko już nie poszło. Nie masz! Jeszcze jedna ruda. Wykończę. Zasrańco. Kurwa nie. Zatrzymajcie ich. Nie odpływaj, Frank. Złap tych skurwieli. Zostanę z nim. Co się stało? Co się stało? Postrzelili go renegaci. Gdzie byłeś? Aiden! Nie ruszaj się. Aiden! Łap to auto, bo nie dotrzesz do rzeźnika. Nie zostawię go! Spójrz, strzała jest zatruta. Lekarz nie pomoże, a znachorkę zabito za otrucie Aitora. Nic tu już nie zdziałasz. Leć za tym, kurwa, autem! Kurwa, moja wina, że znachorka nie żyje.
obiecaj, że będziesz za wszelką cenę chronił Leona. Obiecuję, obiecaj. Tak. Łap to auto! Słyszysz? Łap je! Idź na dach, Hayden. Szybko, zanim zgubisz sygnał z furgonetki. Przekupiłem kierowcę. Będzie na ciebie czekał. Kim on jest? Kimś, kogo łatwo kontrolować. Zobaczysz. No to idę. Matt, mam sygnał. Dobrze, tak, trzymaj, Hayden. I trzymaj się dachów. Nie zgub go. Też medyka, here we go. Tak, zaraz go zgubię! Sygnał znowu zanika! Trzymaj się dachu, Hayden! Bez furgonetki nie dostaniemy się do twierdzy! Kurwa. Mam ją! Ciężarówka jest w budynku. Dobra robota. To pewnie kryjówka renegatów. Znajdź kierowcę. Ma na imię Steve. I dostań się do twierdzy. Co z Frankiem? Nie żyje, Hayden. Przykro mi. A gdybym... Cholera. Powinienem go ocalić. Zrobiliśmy, co się dało. A teraz pora go pomścić, Hayden. Zależało mi tak na tym, żeby zajebać Aitora, to Frank by przeżył. Kurwa. No. Zabij rzeźnika. Masz jedną nową wiadomość. O, jestem idiotą, o Jesus. A kurwa, mogą całe użyć. Ema.
Dobra, zmieniamy outfit. Finally. Point of no return. Muszę jakoś się tam dostać. Hej! Litru! O kurwa. Szlak! Muszę stąd... Kurwa, lataj. Kurwa, no bo tak. Jeden też odjebałeś. Kurwy, naskoczy. O, było blisko. Było, kurwa, zbyt blisko. Zęsztuj się tym. Pierdol. Pierdol się.
Nie dotykaj mnie! Wynoś się stąd! Zabierz mnie do twierdzy. Ciebie? Odbiło ci? No jedź. Szybko się gierka skończyła. Co tam się kurwa wydarzyło? W jednej chwili wszystko było dobrze, a potem nagle kurwa... Nie powinienem był się w to pchać! Jak nie zabije mnie Williams, to Matt! Mam przejebane! Przecież ja zdradzam jebanych renegatów! Ja jebę! Przemyć mnie i będzie dobrze. Rzeźnik trzyma mnie za jedno jajo, a Matt za drugie! I ciągną kurwa w dwie strony! Fakt, to fakt. Ty! Ty jebany swoje! Odbierz! Powiedz, że wszystko... Jestem dziwki! Co tam? Pewnie chcecie się dowiedzieć, co tak długo! Jesteś w trasie! Daleko! Nie, niezbyt. Droga, no bo... Zaraz dojadę! Wszystko gra! Tylko nie pomyl znowu hasła, bo... Tym razem odstrzelimy cię! Buziaczki! Dlaczego zatrudniamy samych takich zjebu? Jakie jest hasło? Trzy razy... Nie! Czekaj! Cztery! Nie! Trzy! 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 Tak, na pewno! Lepiej się nie pomyl. Trzy! Na pewno trzy razy! Kurwa! Może jednak cztery? Cztery! Zginę przez jeden jebany klakson! Było blisko, co? I słuchaj, Steve, nie mów nikomu, że tu jestem. Do chuja. Siedź cicho, bo wrócę i zrobię ci krzywdę. Rozumiesz? Będę najcichszy z cichych! Ale mam przesrane. Thank you.
Barwasz twarz, barwasz. Gdzie on jest? Strasz! Gdzie jest Waltz? Hej, przestraszyłeś ją. To w dupie. Graj, Anno. Nie ma się czego bać. Aiden, tak? Przyszedłeś mnie zabić? Przyszedłem znaleźć Waltza. Widzisz... Tak, szczerze, to Waltz i ja nie za bardzo ostatnio się dogadujemy. Gdzie jest Frank? Nie żyje. Nie ży... Jak to? Przez twoich ludzi! Czekaj, sam! Widziałeś to, jak do niego strzelają? Matt widział. Moich ludzi? Wysłałem jednego, Aiden. Tylko kierowcę. Aiden, co się dzieje? Później policzymy ciała. Ty i Waltz rozpoczęliście ataki i napadliście Franka. Nie miałem z tym nic wspólnego. Przerwałem ataki 11 lat temu i próbuję przerwać je teraz. Waltza tu nie ma. Nie słuchaj go, Aiden. Opuść przegrody. Wiesz, czego on chce, prawda? Jeśli mnie nie zabijesz, zrobią to on i jego cholerne zbiry. Chcesz znaleźć Waltza, Aiden. Tak jak ja. Musisz mi zaufać. Do kurwy nędzy! On zabił Franka! Rozsądek mówi to. Ale serce i chęć odblokowania zatopionego miasta mówi to. Nie nabierzesz mnie, rzeźniku! Gdzie jest Waltz?
Próbowałem przemówić ci do rozumu. Czy naprawdę, że jedno strzała może mi kurwa coś zrobić? Mam coś dla ciebie, drag. I jeszcze raz! O, fajnie. Kurwa. Przegrody. Jack, opuszczę przegrody. Szybko, Aiden, inaczej nie wejdziemy. Okej. No i po psie. Że się tak wyrażę. Powinno zadziałać. A teraz pora wpuścić Jacka i resztę.
Fajnie. Aiden, dobra robota. Co z rzeźnikiem? Nie wiem, chyba uciekł. Nie możemy mu odpuścić, Aiden. Rzeźnik musi zapłacić za to, co zrobił. Słyszałeś? Ktoś jest jeszcze w budynku. Sprawdzę to. Pardon. No to tędy. Halo? Jest tu kto? Nie podchodź do mnie, kurwa! Nie podchodź! Słyszałeś? Odłóż to! Już! Gdzie jest Williams? Nie wiem. Nie tu, przysięgam! Co to za miejsce? Ten psycho... Waltz! On! Waltz? To jego kwatera? Uspokój się i mów. Tak, ale nigdy tu nie byłam. Nic nie wiem! Tu nie jest najbezpieczniej. Idź! Ukryj się gdzieś. Gdyby ktoś pytał, nie znamy się. Dziękuję. Hej, Jack. Williamsa tu nie było, ale znalazłem pokój Waltza. Nie martw się. Widzieliśmy, jak rzeźnik opuszcza twierdzę z garstką renegatów. Co tam robiłeś, ty zasrany pojebie? Szybko, wyjdź stamtąd! Przesłuchamy teraz wszystko. Jest tam. Tam sobie wszystko zaraz zebraliśmy. A nie rozkaz zabójstwa. Nadszedł czas, kiedy rozpocznie się atak bombowy i wybuchnie chaos. Nie straćcie z oczu pielgrzyma. Jest na tyle głupi, zapewnie będzie szukał W. Pamiętajcie, każdego, kto pozwoli pielgrzymowi ujść z życiem, czeka śmierć. Dobra, nagrania. Raport 24/2036. 130 dzień roku. Minęło 6 miesięcy, odkąd skończyły się fundusze. 20 od ostatniej poprawy. Pacjent nieprzytomny. Po podaniu związku nieznacznie wzrosło ciśnienie krwi. Widoczna aktywność źrenic. Jedyną szansą na postęp jest powrót do X-13. Jeśli można potwierdzić tę informację i komendant Lucas znalazł klucz GRE, istnieje szansa na pogłębienie tych badań. Trzeba do tego doprowadzić. I dalej. Raport 13/2036. 105 dzień roku. Koniec funduszy. Próby odtworzenia związku. Nadal nieudane. Pacjenci reagują niekontrolowaną agresją. Wzmacniam zdolności psychofizyczne. Ze względu na brak obiektów badań. Testuję związek na sobie. Raport 20/2036. 126 dzień roku. Informator z Old Villador wyjawił mi, że komendant Lucas to znalazł. Znalazł klucz GRE. To znaczy, że można znów wejść do X-13. Wysłałem oddział rozpoznawczy pod wozą Delana na stację metra Old Villador. Czekam na raport. Nie. Don't fall asleep. Don't go.
No w końcu. Wista. Jeszcze kupiłem. Buty? Nie, to muszę przecież się skończyć. Ja się, da się to jakoś wyłączyć? Widzisz, Aiden? Kiedy woda się cofnęła, odkryła całą dzielnicę. Nice. Rzeźnik zabrał ludzi i uciekł w stronę wzgórza. Posłałem za nim oddział, ale mogą sobie sami nie poradzić. Wyślę ci współrzędne. Znajdę go. Udał się na zachód odkrytego obszaru. Sytuacja między Renegata. O kurde, blisko. Kurwa, synu, chcesz mu zajebać. Że coś tu było. Jak miło, chce się tak złapać. Thank you.
Ruszcie dupy i pomóżcie mi! Koniec, Williams. Ludzie Mata zajęli twierdzę. Mogło być fajne fant. Okej. Gówno. Zobacz. Dobra, nie ma co, wpierdalamy się do środka. To koniec, Aiden. Widzisz? Kiedy w mieście skończyła się amunicja, ukryłem coś na specjalną okazję. Ten pocisk zachowałem dla Waltza. Możemy współpracować, Williams. Współpracować? A niby dlaczego? Jeśli naprawdę chcesz dorwać Waltza, masz dobry powód. Może. Ale jest jeden problem. Zabiłeś moich ludzi. Ostatnich z tych lojalnych. Nie ufam ci. To koniec, Aiden. Koniec tego. Powiedz mi, gdzie jest Walt, Williams. Mów, jak go znaleźć, to zostawię cię w spokoju. Jesteś głupcem. Sądzisz, że go powstrzymasz? Sam próbowałem, ale mnie podszedł, a ty? Ty zdołasz się z nim rozprawić? Odmów pacierz, pielgrzymie. Dalej! Strzelaj! Nie powstrzymasz Waltza! Miasto upadnie i udowodnisz, że ludzie mieli rację, że jesteś rzeźnikiem. Widzę to w twoich oczach. Eksperymentował na tobie. Przemieniasz się. Naprawdę chcesz go powstrzymać, co? Próbowałem ratować ludzi, Aiden. Nawet wtedy, przed laty. Dlatego przerwałem procedurę. Tę, którą właśnie uruchomił Walt. Próbowałem go ostrzec, ale on zabrał moich ludzi i wszczął bunt. To jak można powstrzymać te ataki? Tak samo, jak je wywołano. Kluczem GRE. Walt go ma. Tak. Potrzebował go, żeby wejść do X-13. Gdzie to jest? Wiem tylko tyle, że... gadał, jakby to była jego ostatnia szansa. To główny kompleks GRE, zbudowany po odcięciu miasta. Dostaniesz się tam przez tunele. Wejście jest w Garrison, w Central Loop. Powodzenia! Ocal to miasto i siebie. Kurde. Aiden, odezwij się! Tak.
On nie żyje, Matt. Garius, tak. A Walt? Zabrał ludzi Williamsa i poszedł do centrum. Do X-13. Williams wspominał o tunelach w centrum. Wejście jest w dzielnicy Garrison w Central Loop. Wróć do mnie, załatwię transport. Here we go again. Czego zrobię takim? Czasu do stracenia. Żeby moje imię wyryto na jakimś pomniku na ulicy. Walt idzie do tuneli na Tower Plaza Drive. Trzeba go złapać, nim dotrze do X-13. Transport już czeka. Weź to auto. Będę tuż za tobą. Dobrze, mamo. Kurwa, ile? Teleportowało nas prosto w środek miasta, to nie może się skończyć dobrze. O, fajna, nie powiem. Też ma nowy lok, to by stary. A nie, to nie kula. Na jednego faceta. Aiden,
Ruszamy z tobą! Siema. Kurwa, zapomniałem o tobie. Zabrać Waltzowi klucz, zanim zniszczy całe miasto. I musimy zajrzeć do rannych. Ten pocisk trafił w Old Villedor. Żyje tam wielu ludzi. Hakon pójdzie z tobą po Waltza. I uważaj. Ta chmura to właściwie ściana zabójczych chemikaliów. Zabije cię. Albo zamieni w potwora. O to już nie musimy się martwić. Zdaje się, że znów zostaliśmy sami, co, pielgrzymie? Skąpmy parę renegackich dupsk. A, brakowało mi twoich ciętych ripost, Hakon. No i pewnie szybko będziesz miał ich dość. Wezmę trochę antyzyny, może się przydać. Dobra, spróbuję znaleźć tunele, którymi szedł Waltz. Bądźmy w ciągłym kontakcie. Jasne, tak jest. Dobry chłopiec, słuchaj. No właśnie. To może być to wejść.
Cholera, nic nie ma. Hakon! Hakon, jesteś tam? Lecę. O się odjebało. Wszystko będzie dobrze. Wyleczysz ją? Robię co w mojej mocy. Ale jest słaba. O wiele słabsza od reszty dzieci. Ale ty ją możesz uratować. Ty możesz, Aiden. Niby jak? Dlaczego pierdalasz mi się do głowy? Co to było? Hakon! Hakon, słyszysz mnie? Hakon? O nie! Nie, 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 nie! Odpowiedz! To moja wina? Tak mi przykro, stary. Ale o co ci chodzi? Chyba poszli tędy. Baza do Aidena. Odbiór. Hakon? Dlaczego nie odpowiadałeś? Hej, nie wiedziałem, że tak się stęsknisz. Nawet moja czwarta żona tak nie panikowała. Ale ile ty miałeś tych żon? Nie miałeś trzech żon? Czasem. Dlatego to nigdy nie wychodzi. Ale dobra, zgubiłem się w tunelach. Jakoś cię znajdę. O, ja pierdolę. Gdzie my jesteśmy, do chuja wafla? A, gdzie mam iść? Tam. Czyli to tam idziesz. Znajdę cię. Znajdę i zabiję. Czy... Jebać te zębiaki. O. I w ciemności mnie odpierdala, fajnie wiedzieć. Chyba ich znalazłem. Jestem tak blisko, Lawan.
Czego ja tu szukam? Odjebało mi? Prawdopodobnie. X-13. Wreszcie. Widzę, że dalej ładujesz się w kłopoty. No pewnie, że jasne. Lawan, co ci się stało? A, wpadłam po drodze na parę gryzoni. Nic poważnego. To nie wygląda dobrze i nie... Nie jesteś ze mną bezpieczna. Wiesz o tym. Ty wciąż nie rozumiesz. Te bydlaki zabrały wszystko i wszystkich w moim życiu. Wszystkich zabitych w ataku. Frank nie żyje. Nie chcę stracić ciebie. Dam sobie radę. Każdy tak mówi. Spójrz na mnie, Lawan. Spójrz mi w oczy. Spójrz na mnie, Lawan. Na pewno wrócę. Zgadza się, bo idę z tobą. Lawan! Frank pieprzył, że będę dobrą nocną biegaczką. Zobaczmy, czy miał rację. Panie przodem. Pogarsza się, co nie? Jesteś blady. Będzie dobrze. Znajdziemy go, zanim to się posunie dalej. Poradzimy sobie. Rozumiesz? Tak. Znajdziemy go, lecimy. Lawan, jesteś? Lawan! Aiden, załatwiłem strażników, ale nie wiem, jak otworzyć drzwi. Właśnie próbuję teraz ugryźć paska. O. Naprawdę nie wiem, jak je otworzyć. Spróbuj się dostać inaczej. A żebyś wiedział, że spróbuję. Prośmy teraz. Dziękuję. Niech się powybijają nawzajem. Ja
Ktoś ewidentnie robi coś źle. Hejka. Jesteś cała? Pewnie. Oni? Niekoniecznie. Pokaż. Zostaw. Mamy większe problemy. Spójrz. Kurwa, dużo to. O Boże. Co to jest? Zbierali tutaj jedzenie, paliwo. Wodę. Hej, patrz na to. Zbierali tu różne zapasy. Wow. O Boże. Gierę zbudowało to miejsce, by część ludzi mogła przetrwać zarazę. To jak Arka. Arka? Arka Noego. No z Biblii. Tylko w niej celem było ocalenie par zwierząt. A tu? Pewnie... Tylko tych skurwieli z GLE. To nie wygląda jak coś dla zwykłych ludzi. Nie, samolubne dupki. I chyba nikt się tutaj nie dostał. Czyli wirus był szybszy niż oni. Sprawiedliwość. Watts się tu na pewno kierował. Wiedział, że jest tu wszystko potrzebne do przetrwania. Musimy go znaleźć. Widzisz? Nie otwieraj. Zaczekaj. Pójdę pierwszy. Kryj się! Widziałam plany, Aiden. Sterownia jest w tamtą stronę. Waltz pewnie czegoś z niej potrzebuje. Idź za nim, Aiden. A ja poszukam bandaży. Nie zostawię cię tu. Och, przestań mnie wreszcie niańczyć, Aiden, i rusz się do cholery. Lawan! Nie, do cholery! Nie zdążyłem. Zabiję ich. Rozerwę skurwieli na strzępy. Co oni ci zrobili, ptaszyno? Nic mi nie jest. To zupełnie nic w porównaniu z kacem po jarzębinówce Franka. Do dzisiaj wydaje mi się, że nie ukrył butelki, żeby dać mi lekcję. Pamiętam to. Aiden,
Znajdź Waltza i zabierz mu ten zasrany klucz. Albo wszyscy zginiemy. Pójdę z nim. Nie. Zabierz ją stąd. A potem mnie dogonisz. Dobra, szefie. Ale przejebana. Pierdolę, ale tutaj. To kurwa w chuj dobrze rozstrzygnąć. O kurwa blisko. No nie powiem, puls mi lekko podskoczył. Kurwa, że nie dam rady. Kurwa, dałem. Jak robiłem to zdjęcie. Kto to napisał? My jesteśmy dziećmi Waltza. O kurwa, albo jak ona jest. Ale pojebane. Srogo pojebane.
arrows. Obiecaj, że mnie tu nigdy nie zostawisz. Nigdy. Nie zostawię cię. Słowo? No jasne. Przecież i tak nic nie może nas rozdzielić. Słowo. Aiden, dalej. Już czas. Nie martw się. Co jest? Szlak. Kurwa. Musisz uciekać. Gdzie jest Mia? Znajdę ją. Obiecuję. Biegnij! Co jest do chuja? Co się ze mną dzieje? Aiden! Aiden, widziałeś Lawan? Co? Miałeś ją stąd wydostać! O kurwa! Hakon, gdzie ona jest? Zabrała mnie. Pewnie zawróciła, żeby sprawdzić, skąd startują pociski. Ach, Hakon! Znajdę ją. Nie martw się. Znajdę ją. Lawan, słyszysz mnie? Kurwa. Dardzik. Chill. Odpuść! Zabieraj się stąd! Walt? Gdzie jesteś? Tym razem nie uciekniesz, słyszysz? Ktoś jeszcze to zauważył? Nie mam nawet kurwa czasu. Nic nie wtóra! Co nas jest 346? Walt! Mia! Walt, stop!
Mia? Mia, to ty? Jak się tam dostać? Walt! Walt? Walt! Walt! Co to? Co ty robisz? Muszę się tam dostać! Walt! Walt! Co ty robisz? Walt? Aiden, znalazłam hangar z wyrzutniami pocisków. Na niższym poziomie, pod blokiem G. Jest ich mnóstwo. Miasto nie przetrwa kolejnych ataków. Co? Miałaś się stąd wydostać! Masz stąd uciekać, słyszysz? Lawan? A kurwa! Skończmy już tę zabawę, Aiden. Idź. Nie chcę cię zabić. To była Mia? Ona tu jest? Tak. A teraz idź, póki możesz. Ostatnie ostrzeżenie. O co w tym chodzi? Do czego jej potrzebujesz? Ona żyje? Można tak powiedzieć. Ale dlaczego? Dlaczego ją tak torturujesz? Czyli naprawdę nic nie pamiętasz, Aiden? Daj mi klucz i odwołaj te rakiety. Już na to za późno. Za późno? To miasto miało swoją szansę. Lata temu. Zanim zniszczono moją pracę. Wielu zginęło. Ale jak wielu przetrwa? Co? O czym ty do cholery mówisz? Dlaczego mnie ścigasz, Aiden? Czego chcesz? Obiecałem mi. Co obiecałeś? Dlaczego ciągle udajesz, że nie znasz prawdy? Skup się. Przypomnij sobie. Aiden! No chodź! Wyleczysz ją? Robię to w mojej mocy. Ale jest słaba. O wiele słabsza od reszty dzieci. Dlatego złapała wirusa. Ale ty możesz ją ocalić. O ile... Widzisz, chcą zatrzymać moje badania. Ale nie wiedzą, że już prawie mamy lekarstwo. Cokolwiek się stanie, musimy. Cokolwiek się stanie, musimy trzymać się razem. Nie. Nie obiecałeś jej, obiecałeś mnie. Nie. Nie, nie, nie! Torturowałeś nas! Krzywdziłeś mnie! I mnie! Nie, Aiden. Nie skrzywdziłbym własnego dziecka. Mia to moja córka. I wiesz o tym. Mam was! Tato! Nie! Nie ukryjesz się! Chciałem znaleźć lekarstwo. Dla niej, dla wszystkich. Z twoją pomocą. I znajdę je. Za wszelką cenę. Do tego posłuży ten klucz. O kurwa. Walt? Walt, stój! Wkrótce zdarł pocisków. Udaj się do najbliższego schronu. Walt! Trzeba to zatrzymać! Jeszcze jeden krok i zginiesz. Daj mi klucz! Nie mogę. Mija go potrzebuje. Jak go weźmiesz? Pociski obrócą miasto w gruzy! Inaczej się nie da. Ten proces musi dobiec końca. Nie mogę na to pozwolić. Więc musisz zginąć! Aha.
Kurwa, co on ma za moce jakieś pojebane? Oła, no szkurwa jego. Masz kurwa, wybuchaj, pójdź na pizdę. Musisz. Kurwa mać. Każdy, kto chce przetrwać, myśli tylko o sobie. Pierdolę, no trzeba się. Walt, to ostatnia szansa. Zawsze taki byłeś, Aiden. Dobry, prawy. Dlatego tak cię kochała. Gdyby nie politycy, tchórze z GR i prawi obywatele, nie stracilibyśmy wszystkiego. Całych moich badań, a ty i inne dzieci nie wylądowalibyście na ulicy. Wiedzieli, że tylko te testy pozwolą znaleźć lek dla mojej córki, dla wszystkich. Wiesz, że chcę uratować Mię, tak jak ty, ale musi być inny sposób. Jest. Odpuść, Aiden. X-13 to jej ostatnia szansa. Wkrótce start pocisków. Udaj się do najbliższego schronu. Zresztą, dlaczego chcesz ocalić miasto, które zadało ci tyle bólu i cierpienia?
bo to nieprawda! Spotkałem tu dobrych ludzi, mężczyzn, kobiety, dzieci, walczących o to, żeby przeżyć, pozostać ludźmi. Jeśli naprawdę szukasz lekarstwa, skażesz ich wszystkich na śmierć? A Mia chciałaby tego? Co by powiedziała, gdyby wiedziała, że wszyscy zginęli przez nią? Udaj się do najbliższego schronu. Masz rację. Masz rację. Nie chciałaby tego. Dlatego nie może się dowiedzieć. Nigdy. Wkrótce start pocisków. Udaj się do najbliższego schronu. Walt. Walt, nie! Pierdolę. Trzecia tura. Rozpoczęto odliczanie do wystrzelenia. Kurwa, wspomnieć do pogędy. Damage'a nie bije, co jest? Serio, akurat teraz. Aiden! Aiden? Walt? Gdzie jest ten klucz? Byłeś wyjątkowy, synu. Silniejszy niż reszta, ale jednak uciekłeś. Walt, klucz! Nie chcę cię zabijać! Dla ciebie sami zarażeni są chorobą. Walczysz z nimi o ostatni promyk światła. Ale nie rozumiesz, że jedyne co nas od nich dzieli to kilka minut ciemności. Klucz jest przy Mii, w maszynie, która ją wreszcie wyleczy. Nie dostaniesz się do niej. Nie, Walt, Walt, nie, nie! Ale wiesz... Warta tura? Kurwa!
Schwartz! Musimy to przerwać! Daj mi klucz, albo wszystkich zabijesz, rozumiesz? Przestań! Aiden! Nie! Mia! Wracaj! No już! Mia, to ty? Aiden, co ci się stało? Mia, klucz! Bez niego miasto zostanie zniszczone! Mia, użyj respiratora! Błagam cię! Już za późno! Mia, szybko! Potrzebujesz tlenu! Rozumiesz? Bez niego cię nie wyleczę! Próbujesz mnie wyleczyć od lat! Mam już tego dosyć! Ratuj tych ludzi, Aiden! Nie! Nie! Nie, 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 nie! Nie! O Boże! O kurde! Proszę, oddychaj, skarb, proszę, oddychaj. Pomóż mi! Napierd. Chuja przekazywałem tą antenę ocaleńcom. Szybko! Generator! Błagam cię, Mia! Nie odchodź, proszę! Chuja jest tyle jebałem dla ocaleńców. A mogłem mieć kuszę. Czy ona odeszła? Walcz. Właśnie tak. Walcz, skarbie. Aiden? Zaraz wystartują rakiety. Miałaś się stąd wydostać, Lawan. Przestań mi matkować, Aiden, nie pieprz. Porwałeś Waltza? Tak, Lawan. Znalazłem Mię. A klucz? Przepad. Co? Klucz jest zniszczony, Lawan. To go odznisz, to kurwy. Te pociski zrównają miasto z ziemią. Jestem w sterowni. Spróbuję zatrzymać start pocisków. Dobra, ruchy! Pośpiesz się! A nic się nie dzieje. Rozpoczęto odliczanie. Kurwa! Aiden! Aiden, nie rób tego! Nie zatrzymam tego! A zasi... Co gdybyśmy wyłączyli prąd? Musielibyśmy Aiden, się dostać... Nie. O, nie, 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 nie. Musi być jakieś inne wyjście. Rozpoczęto odliczanie do wystrzelenia. Rakiety! Możemy je zdetonować przed startem, materiałami wybuchowymi z magazynu. Okej. Okej, to może zadziałać. Pójdę po... Czekaj, Lawan! Daj mi... Trzymaj ją, Aiden! Ona wszystko zniszczy. Rozpoczęto odliczanie do wystrzelenia. Aiden, mam materiały wybuchowe, ale trzeba je zdetonować ręcznie. Ja mogę to zrobić, ale uciekaj stąd! Jeśli zniszczy X-13, to wszystkich stracisz. Wszystkich, których kochasz. Dobra, już mogę detonować. Wiej! Naprawdę chcesz poświęcić wszystko dla tego miasta? Tak. Lawan? Nie znam naprawdę nikogo odważniejszego niż ty. Wiem, wiem. Zabierz mnie i wiej. Uratujesz ją, znajdziesz sposób. Jestem pewna. Przepraszam. Zawiodłem cię. Przepraszam. Tak cię przepraszam. Aiden! Udało ci się. Szybko, Aiden. Czas ucieka.
Zawieź swoją siostrę. Wyciągnę stąd Lawan. Hakonnen. Rozpoczęto odliczenie. Jazda, dzieciaku. Kieruj się znakami ewakuacji do najbliższego wyjścia. Trzymam cię. Nie martw się. Aiden! Uciekniemy stąd, Lawan. Słuchajcie uważnie tej wiadomości. Obywatele ostatniego miasta na ziemi. W centrum miasta powstała kuchnia, w której najbiedniejsi mogą zjeść zupę. Rolnicy są proszeni o oddawanie niesprzedanych produktów. Przeżyliśmy kolejną noc, ale wielu z naszych najbliższych nie miało tyle szczęścia. Pamiętajmy o tym, pomagając potrzebującym. Jako wspólnota jesteśmy ocaleńcami. To jest dobre zakończenie. I ja pewnie nie przeżyłem. Fajne masz tenisówki, Aiden. To nie jest Aiden.
Może jest? Nie wiem. Nie jest Spike czasem? Niech żyje wolne miasto Villador. Ta. Dopóki nie obudzimy się z tego pięknego snu i tego znów nie spierdolimy. Co pijesz? Piwo, byle nie wygazowane. Chyba niutki. Niezła. Przesyłka z Bames. Dla Franka. Wieść nie dotarła, ha? Frank nie żyje. Ale jeśli to dla nocnych biegaczy, to przekaże Lawan. Teraz ona rządzi. Przechodził ten do ostatnio któryś z moich lub... Czyli pielgrzym? Dlaczego pytasz? Bo szukam kolegi. Myślałem, że tu będzie. Był tu pielgrzym, ale już go nie ma. I gdzie poszedł? Gdziekolwiek go poniosło. Jak z wami wszystkimi. Znalazł to, czego tutaj szuka? O ile wiem, tak. Swoją siostrę. Ale ponoć była tak osłabiona, że przeżyła jeszcze tylko kilka godzin. Został przy niej. Pochował ją pod starym dębem. A potem odszedł i ruszył, gdzie go oczy poniosą. Biedak. Gdyby nie on, z tego miasta nie zostałaby choćby jedna cegła. To dlaczego nie został? Podobno zaczął się zmieniać. Zaczął brać środek, który go wyniszczał. Tacy jak on lepiej się czują na szlaku. Okay. Good night. Good luck. Wygłupiłem się ostatnio. Moim zdaniem wyszło nieźle. 5 lat temu wszystko było prostsze. Ej, 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 dupa na siedzeniu, bez wstawania. Wiesz co, jak już sobie tak rozmawiamy. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie serii. Życzę wam miłej nocy, miłego dnia. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w przyszłości. Cześć.